Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać na dzisiejszym niedzielnym zgromadzeniu. Oto Bóg w swojej łasce dzisiaj pozwolił nam być tutaj na tym miejscu, abyśmy mogli Jemu oddać chwałę, naszemu jedynemu, żywemu Bogu, który wybrał nas z tego świata, abyśmy byli wyłączną Jego własnością. I ja myślę, że radujemy się z tego, że należymy do Boga, że On otworzył nam nasze oczy i dzisiaj mamy taki szczególny czas. Mamy czas, kiedy możemy być na tym miejscu i z tego miejsca wspólnie razem możemy dziękować Bogu. Możemy przynosić Jemu chwałę i uwielbienie i dziękczynienie. Chciałbym powiedzieć, że Bogu miłe jest to, kiedy Jemu dziękujemy. Myślę, że nieraz zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest, że Bóg wybrał właśnie nas. Oto tyle ludzi jest wokół nas, a On spojrzał na Ciebie, a On spojrzał na mnie i On dał nam się poznać i dzisiaj możemy Mu dziękować za to. Ja, wiecie, wczoraj, kiedy wróciłem do domu, otworzyłem Biblię i moje oczy padły na takie piękne miejsce, które chciałbym przeczytać i ja myślę, że ilekroć i wy, kiedy otwieracie Biblię i kiedy otwieracie Dzieje Apostolskie, to gdzieś taka wiara przychodzi do serca, taka radość, że nasz Bóg jest żywy i przecież wiemy o tym, że On się nie zmienił, prawda? Bo Jezus Chrystus, On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I tak jak On kiedyś działał mocą swoją i Duchem swoim świętym, tak samo, chwała Bogu, On dzisiaj działa. I my możemy słyszeć wiele świadectw, jak Bóg działa w życiu. Każdy z nas mógłby powiedzieć wiele świadectw, w jaki sposób Bóg działał, jak ratował, jak podnosił. I to jest wspaniałe, że my możemy się dzielić tymi słowami, przeżyciami. Chciałbym przeczytać Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 11 i 12 werset. I wczoraj, kiedy tak usiadłem, otworzyło mi się Słowo Boże na tym miejscu i wiecie, takie poruszenie przyszło do mojego serca i chciałbym przeczytać to miejsce. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I oto kiedy czytam na temat pierwszego kościoła, w jaki sposób Bóg działał w pierwszym kościele. Wiecie, to jest wspaniałe, prawda? Kiedy widzimy, że nawet chustki czy opaski, które dotknęły się apostoła Pawła, były zanoszone do chorych. I ci ludzie byli uzdrawiani. Ci, którzy byli związani mocami ciemności, byli uwalniani. Chwała Bogu za to. I ja chciałbym powiedzieć, że nasz Bóg się nie zmienił w niczym. My o tym wiemy i bardzo często z tego miejsca mówimy: Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I często mówimy, dlaczego tak nie ma dzisiaj. Ja chciałbym powiedzieć, że jest, że często Bóg przyznaje się. Ale jeśli nie ma tego w taki sposób, jak my oczekujemy, zacząłem się zastanawiać, jaka to jest przyczyna. I wiecie, stwierdziłem jedno, że wystarczy iść do przedpokoju i spojrzeć w lusterko. I widzimy samych siebie. To moja wina, to nasza wina jest, że nie jest tak, jak byśmy chcieli. I często próbujemy obciążać innych, że nie ma takiego działania. A dlaczego Bóg przez ciebie nie działa? Dlaczego my nie dokładamy wysiłku, aby być błogosławieństwem dla tych, którzy nas otaczają? Przecież tak może być, prawda? Jeśli Bóg nie działa przez brata, to niech działa przeze mnie. Jeśli Bóg nie działa przez tego, to niech działa przez tego. Niech to służy ku błogosławieństwie. A więc bardzo pięknie Bóg pokazuje nam, jak mamy postępować, aby Jego błogosławieństwo mogło wylać się na nas. Za chwilę będziemy się modlić.
ale wy wiecie, że jeśli modlimy się o coś według Jego woli, to On nas wysłuchuje. Czy wiecie, że tak jest napisane? Ja wiem, że wiecie. A więc jeśli modlimy się o coś według Jego woli, On nas wysłuchuje. A jaka jest Boża wola? Aby Jego łaska mogła przejawiać się na zgromadzeniach. Bóg chce działać pośród nas i w nas. Ale trzeba ze swojej strony coś dołożyć. Ja powiem chociaż tego minimum wysiłku. I ja chciałbym powiedzieć, kiedy czytam na temat apostoła Pawła i na ten temat, w jaki sposób Bóg go prowadził i używał, to wiele osób może powiedzieć: Boże, ja też tak chcę. I chwała Bogu, nic nie stoi na przeszkodzie. Każdy z nas może tak samo być używany przez Boga. Tylko jest pewne ale. Czy my chcemy tak żyć, jak apostoł Paweł żył? Ja za chwilę przeczytam króciutki jego życiorys. Bardzo mnie to poruszyło. Wiecie, kiedy czytałem jego życiorys, ja mówię: Boże, ja nie dziwię się, że Ty często nie działasz pośród nas. Bo my chcielibyśmy Twojego działania, ale ze swojej strony to my nie dokładamy tego wysiłku. My nie chcemy zgodzić się, żeby na nasze życie przyszły takie ciężary. Ale jeśli tak jest, że my zgadzamy się na to, to będziemy się modlić. A ja chciałbym powiedzieć, że Bóg nasz od nas wysłucha. I On odpowie. Tylko chciałbym, abyśmy wiedzieli jedno. Że może przyjdą ciężkie chwile do naszego życia. I czy jesteśmy gotowi? Ja chciałbym powiedzieć, że jeśli będziemy się modlić o to, to Bóg da swojej łaski i będziemy błogosławieni. Wiecie, że będą nas prześladować. Będziemy cierpienia przechodzić. Będzie ciężko, ale czy rzeczywiście tego chcemy? Jeśli tego chcemy, to nasze oczy będą oglądać Jego wielkie błogosławieństwo i na zgromadzeniach, i w życiu, i wszędzie. I dlatego zanim będziemy się modlić i zanim szczerze wylejemy ze swojego serca: Panie, my chcemy tego, to obliczmy koszty, czy jesteśmy gotowi na to. I czytam drugi list do Koryntian, taki krótki życiorys apostoła Pawła przeczytam. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 21 werset. Od 21 wersetu do 28. I czytam życiorys apostoła Pawła. I on mówi tak, ku własnej hańbie on napisał ten życiorys, bo tak to się zaczyna. I czytam, ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały. Przerwę na moment i chciałbym powiedzieć, ja dziękuję Bogu za przystęp głupoty u apostoła Pawła. Bracia, ten przystęp głupoty sprawił, że moje serce wiele razy było rozradowane i posilone. I ja myślę, że wielu z was, czytając te miejsce, nieraz dziękowało Bogu za przystęp głupoty, tak jak to apostoł Paweł określił. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja także. Potomkami Abrahama są, ja także. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu,
w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Bracia, siostry, oto życiorys apostoła Pawła. I oto Bóg przez takiego męża mógł działać w Kościele, prawda? Mógł, bo on był oddany bez reszty, niezależnie to, co przychodziło. I kiedy ja czytam, jak wyglądał pierwszy Kościół, to ja zawsze mówię, moja wiara rośnie. Oni cierpieli, oni byli bici, ale wiecie, powinni narzekać, a oni zawsze byli wdzięczni. Kiedy ich zamykano w więzieniu, to oni śpiewali pieśni chwały, uwielbienia dla Boga, bo cieszyli się, że zostali uznani godni, aby cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa, chwała Bogu. Tak wyglądał pierwszy Kościół. Jak my dzisiaj wyglądamy? Możemy spojrzeć w lusterko i powiedzieć, czy ja dokładam wszelkich starań? Czy dzisiaj, kiedy klękniemy na kolana i będziemy się modlić i powiemy, Boże, my chcemy, abyś Ty działał między nami. My chcemy, bo przecież jest wiele potrzeb, wiele jest chorób, wiele różnych ciężarów, wiele jest różnych związań i jest potrzeba, aby to było rozwiązane. Panie, my chcemy, abyś Ty działał. Ale Boże, jeśli na mnie, na nas przyjdą te ciężkie chwile, czy my będziemy narzekać i czy zgadzamy się? Boże, to wszystko, co przyszło na apostoła Pawła, ja, Panie, dzisiaj modlę się, że ja się zgadzam, aby i na moje życie to przyszło. I ja chciałbym powiedzieć, że jeśli powiemy, Panie, ja zgadzam się, ja daję przyzwolenie na to, ja chcę, niech przychodzą te ciężkie chwile, abyś Ty tylko, Panie, mógł być uwielbiony, abyś Ty mógł działać, to ja chciałbym powiedzieć, że Bóg wysłucha to. Bóg wysłucha takiej modlitwy. Ale jeśli my dzisiaj powiemy, Panie, nie jestem gotowy na to, ja nie jestem gotowy w taki sposób poświęcić się Tobie, to ja chciałbym powiedzieć, abyśmy nie narzekali, że nie ma działania. Bracia, myślę i siostry, że mnie rozumiecie. Ja chciałbym Bożego działania i wiem jedno, wszystko musi iść w parze. Musi iść świętość, muszą być owoce upamiętania i działanie Ducha Świętego, jak idą razem. Jak to jest wspaniale, jak to jest cudownie, jak to pięknie, jak dobrze przebywać w takim zgromadzeniu. Dlatego, bracia, siostry, przeczytałem szczególnie ten życiorys Pawła i chciałbym, abyśmy zastanowili się, kiedy klękniemy na nasze kolana, otworzymy swoje usta i kto odważy się powiedzieć, Panie, ja zgadzam się. Ja zgadzam się, aby na moje życie to przyszło. Ale Panie, Ty daj swoje łaski. Chcemy łaski Bożej na zgromadzeniach, prawda? Ja myślę, że każdy z nas, ja jestem pierwszym, który bardzo pragnie łaski na zgromadzeniach. Ale ze swojej strony trzeba coś zrobić. Apostoł Paweł, apostołowie, pierwszy Kościół, chciałbym jeszcze to dodać, oni nie patrzyli na siebie. Oni nie patrzyli na to, co mówią na ich temat, ale oni wykonywali to, co Bóg włożył w ich serca. A my często, wiecie, patrzymy na innych i się zniechęcamy. Dlatego też Bóg nie może nas używać. Dlatego, bracia, siostry, idziemy do modlitwy. Niech Bóg błogosławi dzisiejszy czas zgromadzenia i módlmy się o to, aby Bóg mógł wsyłać moc swojego Ducha Świętego na nasze serca. Amen.